Małgorzata Bułatek-Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Emaus Rzeszów. Jestem również koordynatorem projektu odnawialnych źródeł energii realizowanego w ramach projektu unijnego. W ramach tego projektu zostały zrealizowane instalacje, pompy ciepła sprzężone z kolektorami słonecznymi, panele fotowoltaiczne, instalacja wentylacji mechanicznej oraz systemy monitoringu i zarządzania wszystkimi instalacjami w budynku. Jest to budynek Centrum Wspólnotowego Stowarzyszenia Emaus Rzeszów. Jest to budynek użyteczności publicznej. Budynek będzie służył dla celów działalności statutowej stowarzyszenia. Będzie to budynek dla osób potrzebujących, bezdomnych, gdzie w części będą pokoje mieszkalne, w drugiej części będą pracownie, kiermasz i całe zaplecze dla działalności statutowej stowarzyszenia. Pomysł zastosowania odnawialnych źródeł energii zrodził się już na etapie budowy w stanie surowym. Powstała koncepcja przy pomocy klastra odnawialnych źródeł energii we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim i Politechniką Rzeszowską, aby w budynku zastosować odnawialne źródła energii i zastosować kompleksowe połączenie tych źródeł. W ramach kompleksowego zastosowania odnawialnych źródeł energii realizowanego w projekcie unijnym zastosowaliśmy pompy ciepła firmy Gazuno, które są wykorzystywane do ogrzewania całości budynku i do wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej. System odnawialnych źródeł energii składa się z odwiertów, które zasilają pompy ciepła. Pompy ciepła rozprowadzają ciepło systemem ogrzewania podłogowego po całym budynku. Również wspomagają ogrzewanie ciepłej wody użytkowej wraz z kolektorami słonecznymi. Polecam rozwiązania technologiczne zaproponowane przez firmę Gazuno. Wykonane instalacje i zaproponowane rozwiązania na pewno będą sprzyjały poprawieniu efektywności energetycznej budynku, będą obniżały koszty użytkowania i na pewno będzie budynek sprawniej funkcjonował.